Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Nowa Dęba będą więcej płacić za wodę. Opłaty za kanalizację pozostaną bez zmian. Nowe taryfy zaproponowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które zostały przyjęte przez radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej, to znaczący wzrost w porównaniu do ostatnich 3 lat. Od kwietnia mieszkańcy zapłacą o 35 groszy więcej za metr sześcienny zużytej wody. Gmina do każdego zużytego metra dopłaci 91 groszy. Z danych PGKiM wynika, że średnie zużycie wody na mieszkańca w gminie Nowa Dęba wynosi 2,5 metra sześciennego na miesiąc. Zatem w gospodarstwie jednoosobowym opłata za miesiąc za wodę wzrośnie o 88 groszy, zaś na rok 10 zł 56 groszy. W gospodarstwie czteroosobowym ten wzrost wyniesie około 3 zł 50 na miesiąc i 42 zł na rok. Uznaliśmy, że taka skala podwyżki będzie akceptowalna i rzeczywiście byłem teraz na kilku spotkaniach. Oczywiście mieszkańcy mają wagę, że w ogóle są podwyżki, woleliby, żeby ich nie było. Niemniej jednak, jeżeli są, jeżeli tłumaczymy, jaka jest wysokość tych podwyżek w skali miesiąca, w skali roku, no to przyjmują te rozwiązania ze zrozumieniem. Podwyżka cen za wodę to efekt dużego projektu o wartości blisko 9 milionów złotych, który realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dzięki niemu Nowa Dęba otrzymała nową sieć wodociągową w centrum miasta. Rozbudowane zostały także jej odcinki na wybranych obszarach wiejskich. W ramach tego projektu zostały wymienione także główne magistrale wodociągowe łączące ujęcie wody z miastem oraz łączące ujęcie wody ze strefą ekonomiczną pod strefą Nowa Dęba. Oprócz tego zostały rozbudowane sieci wodociągowe na terenach wiejskich, w których przewidujemy rozbudowę, a także w których już istnieją nowe zabudowania, od których mamy już wnioski o zapewnienie dostawy wody wodociągowej. Niektóre wodociągi na terenie miasta pamiętają czasy, kiedy Centralny Okręg Przemysłowy realizował tu budowę wytwórni amunicji numer 3, a więc ponad 75 lat temu te wodociągi były tu budowane i trzeba było je po prostu wymienić. Główną część tego projektu stanowiła jednak modernizacja stacji uzdatniania wody, gdzie m.in. wybudowano halę filtrów, wyremontowano zbiornik wody, zamontowano urządzenia do napowietrzania i dezynfekcji. To ujęcie, ostatnie poważne remonty, duże remonty, miało przeprowadzone w latach 80. Kilka lat temu były jeszcze drobne prace modernizacyjne polegające na wymianie silników, niektórych pomp, ale już też wymagało modernizacji, podobnie jak wodociągi w mieście, ono było budowane przed wojną w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ponad 60% kosztów realizacji przedsięwzięcia zostało pokryte ze środków unijnych, pozostałe z zaciągniętego na ten cel kredytu. Właśnie ten kredyt wraz z jego obsługą spółka była zobowiązana dołożyć do nowej taryfy, która jest również dużym wyzwaniem dla gminy, gdyż w tym roku koszty dopłaty do wody będą wymagały wyasygnowania z jej budżetu około 330 tysięcy złotych. Na pewno spółka będzie zobowiązana po tym okresie, kiedy zakończy te prace wszystkie już wodociągowe, do podjęcia działań zmierzających do tego, żeby zmniejszyć straty. Bo te straty już w pewnym momencie były zdecydowanie mniejsze, ale prace, które były realizowane na sieci wodociągowej, zarówno w mieście, w kilkunastu miejscach, gdzie zakładano monitoring sieci, spowodowały, że trzeba było płukać i te koszty, ta strata wtedy się pogłębiła. Dlatego będziemy na przyszłość szukać obniżenia tej taryfy. Mam nadzieję, że spółka takie nasze zalecenia tutaj przyjmie. Cena za ścieki natomiast nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 4 zł 78 groszy za metr sześcienny. Przy ściekach gmina również dopłaca mieszkańcom, rocznie stanowi to około 370 tysięcy złotych. Łącznie więc w 2015 roku dopłaty z budżetu gminy do wody i ścieków wyniosą blisko 700 tysięcy złotych.